Ja to dzisiaj na razie tak nieoficjalnie witamy naszych miłych, drogich i wyczekiwanych gości z Ukrainy i z Kamieńca Podolskiego. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście ogromnie zmęczeni, no ale może jeszcze jakąś tę godzinkę wytrzymacie, ponieważ te dzieciaki, które tutaj są, to jest część naszych uczniów, tak starsza głównie część. No i wyczekuję was dużych napięci, bo o ile wasz zespół często gości w Polsce, o tyle oni nigdy nie byli na Ukrainie. Więc to jest ich pierwszy kontakt z młodzieżą ukraińską. Myślę, że bariera językowa jakoś zostanie przełamana i uda się tę nić porozumienia chociażby taką podstawową nawiązać. Plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że mniej więcej do godziny 20:00 tutaj na górze będzie dyskoteka dla tych, którzy mają siłę jeszcze tańczyć i się bawić. Natomiast kto jest zmęczony, to tam na dole obok tej sali, gdzie była kolacja, będzie można sobie oglądać bajki leżąc na dywanie. Więc kto ma siłę, to tańczy, bądź się bawi, a kto nie ma siły, to leży, ogląda bajki na dywanie. I żeby przełamać trochę to pierwsze onieśmielenie i biorąc pod uwagę fakt, że zespół Kwiat na Kamieniu od rana dzisiaj występuje i końca nie ma występu, no to teraz zapraszamy was na widownię. A nasze dzieci na przełamanie lodów zatańczą jak umieją. Taki taniec integracyjny, u nas to się nazywa taniec belgijski. Być może was to funkcjonuje pod inną nazwą. My nie jesteśmy tancerzami, absolutnie. Wiąże się koniec z końcem. Nieszczęścią syny
a szczęścią skry promienne, jak złote sny w harmonii nuty śmienne. Tam wielki splot, łączący w jedną całość, niebieskie grzmo i leśnych wód ospałość, purchanów mrok z wysoko słońca blaskiem i sarny skok z odyncza ucznym trzaskiem. Tam błękit nieba, z czarności ziemi grają, powszednie chleb, prawie bez pracy mają. Tam śmiech i łzy kojarzy się w piosence, tam jaw i sny podaje sobie ręce. Tam rzeźby jak bogatą czarną ronę, ten Boży dar, czy wiesz, ten kraj podolę. W dziedzictwie ducha, które nas jednoczy, stajemy się w sobie bliscy. Wspomnienia z historii, geografii i kultury przyszłości mogą napełnić nas dumą, radością, nadzieją, mogą nas ubogacić i otworzyć na nowe. Kresy to kraina Krety swojskości, za którą zaczyna się świat inny, obcy, a Podolę, skąd przyjechaliśmy, to historycznie najdalej ku dzikim polom wysunięta dziedzinia. Tam są bożywe losy Polski jako przedmurze chrześcijaństwa. Podolę, Kamieniec, Twierdza, to ziemię wielkich cnów i czynów, przyszepnięta krwią, potem łzami najwierniejszych dzieci narodu Kościoła. Nasz poeta Maurycy Gusłowski, będący na wyznaniu, o tym wspomina w swoich wierszach. Gdyby orłem być, lot sokoli, lot sokoli mieć, skrzydłem orlem lub sokolem unosić się nad Podolę, tamtem życiem żyć, tamtem życiem żyć. Jeśli nie możecie z nami być na Podolu, to chcemy się z wami podzielić zachwytem nad pięknej podolskiej ziemi i zobaczyć ją oczami mięsnego pola. Jasne słońce nad Podolem, poporowy kraj się zboczył, wielkim łukiem czy półkolem Dniestr ku morzu się zatoczył. Jak zaległy ziemię Bożą, przebierz krajem, przerzuć rolę, zeświet cały, przepłyń morze. Nie ma kraju na Podole, jak zasięgnie tylko oko, i daleko, i szeroko, świat po samie tylko płynie, i w obszarach oko ginie. Płynie mlekiem, płynie miodem, ziemie czarne, niebo chybne, pasze żyzne, wody rybne, mało wprawdzie trochę lasa, ale za to chleb do pas. W 1621 roku sułtan turecki Osman II, zobaczywszy umocnione miasto, zapytał ze zdziwieniem: kto zbudował to miasto? Sam Allah, śmiała odpowiedź. To nim Allah je zdobywa. Wypowiadając te słowa, sułtan dał rozkaz swemu wojsku do odwrotu. Thank you.
tragicznym. Utrata kluczowej twierdzy zmusiła Rzeczpospolitej do podpisania traktu buczyckiego, zobowiązującego ją do oddania Podolia i płacenia Turkom rocznego haraczu z wysokości 22 tysiące dukatów. Wielki wiezyr wjechał uroczystości do Kamieńca 3 września. Większość świątych zamieniono na meczety, zniszczono cmentarze, budzono domy, a przy katedrze wybudowano minarety. Olokowane też w nim 10 tysięcy tureckich garnizonów. Sprowadzono także Żydów, którzy korzystali z tureckiej protekcji kosztem Ormian z Kamieńca. Turcy pozostali w Kamieńcu przez 27 lat. 27 długich lat. Wreszcie przełomie stuleci we wrześniu 1699 roku słońce wschodziło nad Kamieńcem. 12 sierpnia 1699 roku zgodnie z traktem karłowickim komisarze w Polsce z generałem Marcinem Kąckim na czele przejęli kluczy od wieży i Kamieńca Podolskiego. U tureckiego baszy Kamieńca Kahramana Mustafa. W Kamieńcach oddać Kamieniec postanowiono. Generał Polski odebrać twierdzę do Turku jedzie. Wieść na słonecznym błyska promienie powszechnej biedzie. Przyjechał Polski i taką wściekły turecki aga. Dyplomatyczny gniew i nienawiść w sercu przewaga. Po oglądaniu twierdzy wstępują do ciemnych lochów, gdzie po ścianami czernieją meczki drzemiących prochu. Ogląda Kołski z oficerami groźne piwnice. Śledzą go pilnie dzikie, płonące turko źrenice. Chwała Bogu! Rzeczy generał. Wciąż wiara, znowu powróci do swojego pana, warrota stara. Słysząc te słowa, zaśmiał się Turek. Trzask! Jasność blada, na peczki prochu z ręki pochańce ląd nagle pada. Zdrętwienił się na groźny widok, koski się zryga. A w mroku z głuchym, ponurym szmerem światełko miga. Kupuje się wierzy w strasznym popuchu, bo ledwa świta. Nagle generał po beczce skoczył i zamąd chwyta. Trzyma go dłoni, choć ogień kosa do kości parzy. I stąpa dalej z głową zniesioną w głąb korytarza. Zbladł siły agar, spuścił źrenicę i wbił ją w ziemię. I szepnął cicho. Giołże przeklęty, lew do widzenia.
Symbolem pokoju w domu ukraińskim jest lalka wiązanka. Ciekawostką jest to, że ona wykonana ręcznie i bez igły. Wykonuje się przy użyciu materiału koronki i kolorowych nici. Ale o czym jest mowa, to za chwilę zobaczycie sami. Dlatego zapraszamy na scenę nasze lalki. Thank you.
долина при долині, вода жере над небом сині, лише у нас на Україні. Де така шиє земля, щоб дівчата мали в роду? Де така шиє земля, щоб козацького роду? Вільний вітер запитаю я. Така земля лише у нас на Україні, росте калина при долині, вода джерельна в небо сині, лише у нас на Україні. Prawdziwa rodzina i dowodem na to jest wspólny taniec rodziców i dzieci Polonez. Thank you.
węgierski taniec, a teraz trochę pośpiewamy. W naszym zespole jest Maksym i Waśko, który bardzo lubi śpiewać. W wykonaniu Maksyma wiązanka piosenek ukraińskich. Bye.